Spójrzmy na zasady i ich wyzwania. Oto jak będzie wyglądał pojedynek Tobiasza i Martiny. W studiu znajdują się dwa bankomaty i dwa zestawy 20 kart płatniczych. Uczestnicy mają przed sobą tablety, na których równocześnie pojawią się czterocyfrowe kody PIN do wszystkich 20 kart. Zadaniem Tobiasza i Martiny będzie zapamiętanie kodów i użycie ich z właściwymi kartami. Jedną kartą można wypłacić tylko jeden banknot. Pojedynek wygrywa uczestnik, który wypłaci więcej banknotów. Jeśli Tobiasz i Martina wypłacą tyle samo banknotów, wygra ta osoba, która zrobi to szybciej. Poznaliśmy zasady wyzwania Martiny i Tobiasza. Przypomnę tylko, że tutaj nie możecie popełnić błędu, jeśli wpiszecie zły kod. Bankomat od razu zablokuje kartę. Nie będziecie mieli możliwości, aby poprawić się przy konkretnej karcie. Wszystko jasne, Martina? Kevin Carmiglione. Niech wygra najlepszy. Powodzenia. Rozpoczynamy zatem starcie Polska-Włochy. Tobiasz kontra Martina. Poproszę o kody do kart. Żeby Polska wygrała. Prawda? Polska. Wyjął pierwszy. Drugi kot. Wyjął. Jest. Dwa już. To jest imponujące, że ona zupełnie, wiesz, jakby się nie przejmuje tym, że on tam sobie łazi. Jest. 5-0. No, spokojnie. Czekamy na błędy. Pani Martino, ja już byłam na pani miejscu, jednak pierwszą kartę wzięła. To bierz moje 6, tak? 7, teraz będzie 7. Już ma 7. Jest dobrze. Idzie. Martina. O nie, wyjęła. Jest. Dwa. Trzy. 3 do 10. Cicho. Jest. 4. A ile jest tu? 4. Ale bez błędu. No, pierwsza, no, na przejść. To będzie szybko. Jeżeli wszystkie zna do końca, to wygrał. Lepiej, żeby się nie śpieszył, no. Bo jak się pomyli, to już
5. 5 do 12. Cicho. To też wydaje się być spokojniejsze. Patrz, pani Martyna, szybko. Mamy 6. No dobrze. Tam jest już 13. Jest 13. Jest 8. Pani Martyno, musi pani przyspieszyć. Nie, nawet jak przyspieszy, to nic nie dam. Tobie się musi pomylić, żeby coś wyszło z tego. No to bierz. Ile to bierz? Chyba 18. Ale nie pamięta, zobacz. Nie skończy. Nie pamięta, zobacz. Wypadł, zielone. Ostatnia karta. Niedobrze. Brawa dla naszych umysłowych wojowników! Tobiasz Woral, zwycięzcą konfrontacji polsko-włoskiej! Ładnie poszło. Martina, 17 kart. Udało ci się wypłacić pieniądze, natomiast 3 pozostały na stole. Nie korciło cię, żeby podejść, spróbować strzelić albo no, wydobyć te cyfry z głowy? Nie chciałam próbować, bo po prostu nie byłam pewna. Tobiasz, ty z kolei przed ostatnią kartą też dumałeś, zastanawiałeś się. Przypomniałeś sobie, czy po prostu chciałeś się upewnić i wiedziałeś, że masz czas? W pojedynku właśnie jest ten problem, że trzeba zdecydować się, czy szybciej, czy dokładniej. I próbowałem to wyśrodkować i to spowodowało, że dokładnie 2 cyfry mi uleciały z głowy i nie byłem pewien. Musiałem szukać kombinacji w głowie i udało się znaleźć. Brawa, brawa dla Tobiasza! Panie doktorze, to teraz jakby pan mógł wytłumaczyć, jak to jest szukać w głowie zapisanych informacji. No to, co wykonywał Tobiasz i Martina, to jest przede wszystkim proces zapamiętania. I za ten proces pamięci w naszym mózgu odpowiada hipokamp. Możemy sobie go zobaczyć. O, i to, co jest oznaczone tutaj na niebiesko na tym modelu, to jest część hipokampa. I ta kora, która znajduje się wokół niego, pozwala na stworzenie różnych skojarzeń, ale to, z jakim tempie wy to robicie, to jest po prostu fenomenalne, więc to działa znacznie szybciej niż u każdego z nas.
Anita, trzymałaś kciuki za Martinę, jedyną kobietę tutaj w tej rywalizacji, czy jednak za polskiego uczestnika, czyli Tobiasza? No oczywiście, że trzymałam za Martinę. Martyna jest piękną, błyskotliwą, wspaniałą kobietą, więc to było bardzo, bardzo ekscytujące. Super. Rezi, jak ty ocenisz to, co tutaj przeżyłeś? No, rywalizacja w połączeniu z genialnymi umysłami robi wrażenie. Gratulacje dla mnie. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 20:05.